Parafianie chcieli wywieźć księdza na taczce. Finał sprawy wierni chcieli wywieźć proboszcza na taczce. Ksiądz opuści parafię. Ksiądz Tadeusz Król złożył rezygnację z pełnienia urzędu proboszcza i dla uspokojenia sytuacji opuści parafię trójcy przenajświętsze wiewożnie, poinformował w komunikacie rzecznik prasowy archidiecezji Częstochowskiej. Rezygnacje księdza poprzedziły niedzielne wydarzenia, kiedy to parafianie chcieli wywieźć duchownego na taczce. Do zdarzenia doszło przed zabytkowym drewnianym kościołem Trójcy Przenajświętsze we wsi Jaworzno Województwo. O Przeciwnicy proboszcza zgromadzili się przed świątynią i zagrozili, że wywiozą duchownego na taczce. Z relacji Polsat News wynikało, że mieszkańców rozzłościły słowa księdza z pogrzebu 25-letniego mieszkańca Jawożna. Duchowny miał nieszczędzić wówczas krytyki pod adresem zmarłego, co wywołało niezadowolenie wśród uczestników nabożeństwa. Trzy tygodnie później tragedia dotknęła tę samą rodzinę, która musiała pochować drugiego syna. Tym razem zdecydowali się na pogrzeb świecki, bo nie chcieli już z księdzem rozmawiać. Proboszcz opuści parafię. Dla uspokojenia sytuacji 4 dni po niedzielnym incydencie, 7 lipca 2022 rok. Ksiądz Tadeusz Król złożył rezygnację z pełnienia urzędu proboszcza. Rezygnacja ta została przyjęta przez księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę Częstochowskiego, a dotychczasowy proboszcz, dla uspokojenia sytuacji, opuści parafię, przekazał w komunikacie ksiądz Mariusz Bakalasz. Rzecznik prasowy archidiecezji częstochowskiej. Jak poinformował, msze święte w dni powszednie zostały odwołane, a msze w najbliższą niedzielę odprawi inny kapłan. Wtedy też parafianie mają zostać poinformowani o dalszej posłudze duszpasterskiej w parafii. Według informacji serwisu klobucka.pl zanim przed kościołem doszło do scen staczką, parafianie próbowali dojść do porozumienia z kapłanem na plebanii miała odbyć się rozmowa duchownego i rady parafialnej z delegacją wysłaną przez parafian. Wydarzenia na pogrzebie młodego mieszkańcy Jawożna miały być bowiem niejedyną jedyną przykrą sytuacją z udziałem ksiądz. Króla. Mieszkańcy mieli skarżyć się także na problemy podczas na przykład wydawania zaświadczeń dla przyszłego chrzestnego, a podobne sytuacje zdarzały się też w przypadku przygotowań do bierzmowania.